Lubicie grać w gry, tak jak moi synowie? A co wy na to, żebym opowiedział wam, jak przekonać nauczycieli, żeby wasza szkoła dołączyła do rozgrywek e-sportowych? A, no i najważniejsze, na koniec opowiem wam o lidze e-sportowej skierowanej do szkół, w której łączna pula nagród to ponad 3 miliony złotych. Wow! Jestem tatą, nauczycielem, no i tak jak wy, kocham gry. Pierwszy raz w życiu zagrałem, jak miałem 7 lat. Minęło już sporo czasu, ale nadal jest to jeden z moich ulubionych sposobów na relaks i rozrywkę. W naszym domu gry są ok, bo sam wiem, ile się dzięki nim nauczyłem. Oczywiście staramy się, jak umiemy, najlepiej zadbać o cyfrowy dobrostan, a gry są tylko jednym ze sposobów na spędzanie czasu. No dobra, to co z tymi grami, nauczycielami i szkołą? Celem edukacji szkolnej jest realizacja podstawy programowej. Jednak nauczyciele, chcąc sprostać wyzwaniom świata ciągłej zmiany, zaczęli się bardziej skupiać na rozwoju waszych kompetencji, czyli łączeniu wiedzy, umiejętności i postawy. Powiem ci teraz, jak gry wspierają rozwój najważniejszych z nich, a więc kompetencji 4K. Pierwsza to moja ulubiona. Kreatywność to umiejętność tworzenia nowych i oryginalnych pomysłów, rozwiązań lub ulepszania tego, co już istnieje. Kreatywność pozwala na dostosowywanie się do zmieniającego się świata i pokonywanie trudności. W jaki sposób gry komputerowe pomagają rozwijać kreatywność? Pozwalają odkrywać światy i podejmować w nich własne decyzje, tworzyć konstrukcje i modyfikować te istniejące, albo wymyślać rozwiązania różnych problemów. Druga. Kooperacja. To umiejętność współpracy z innymi ludźmi w celu osiągnięcia wspólnego celu. Dzielenie się informacjami, pomysłami i zadaniami z innymi członkami zespołu. Kooperacja pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i osiąganie lepszych wyników. Jak gry mogą rozwijać kooperację? Gracze muszą nawiązać ze sobą kontakt, ustalić strategię, wykonać wspólnie daną misję czy rozwiązać zagadkę. Trzecia. Komunikacja. To umiejętność przekazywania i odbierania informacji w sposób jasny i skuteczny. Komunikatywni ludzie potrafią wyrażać swoje myśli, uczucia i opinie w odpowiedni sposób dla danej sytuacji i odbiorcy. Komunikacja jest ważna w wielu dziedzinach życia i pracy, ponieważ pozwala na lepsze porozumienie się z innymi ludźmi i unikanie konfliktów. W jaki sposób gry rozwijają komunikację? Gry uczą słuchania i czytania informacji, formułowania i przekazywania jasnych i zrozumiałych instrukcji lub poleceń, a nawet w sposób praktyczny uczą języków obcych. Czwarte K to krytyczne myślenie, czyli umiejętność myślenia racjonalnego i uporządkowanego o tym, co robić lub w co wierzyć. Rozpoznawanie, analizowanie i naprawianie błędów we własnym rozumowaniu. Krytyczne myślenie pozwala też ocenić wiarygodność źródeł informacji i argumentów. Pozwala na podejmowanie lepszych decyzji i unikanie manipulacji. A gdzie tego uczymy się w grach? Gry uczą planowania i przewidywania ruchów przeciwnika, stosowania zasad matematyki, fizyki lub logiki do rozwiązywania problemów, badania otoczenia, szukania wskazówek i wyciągania wniosków. Teraz już macie 4 asy w rękawie i z nimi możecie przekonać nauczycieli do tego, że gry są ok. A jak gry mogą zagościć w waszej szkole? Właśnie wystartowały zapisy do pierwszego sezonu międzyszkolnych rozgrywek e-sportowych Predator Games. Zagracie w nich w takie tytuły jak Fortnite, szachy, Rocket League czy League of Legends. Do wygrania jest wiele cennych nagród dla was i dla szkoły, których łączna wartość to aż ponad 3 miliony złotych. Liczba drużyn jest ograniczona. Nie czekajcie, poszukajcie chętnego nauczyciela, wejdźcie na stronę predatorgames.pl, zapoznajcie się z zasadami, zarejestrujcie szkołę i do dzieła. To najlepszy moment, żeby z waszą pomocą gry i e-sport stały się częścią szkolnej edukacji. Trzymam za was kciuki.